Halo, halo, cześć, Kotku z tej strony. Ostatnia misja w Quake'u 2. Będziemy musieli pokonać bossa na poziomie Nightmare. Podchodzimy pod te drzwi. Czekamy, aż ten laser tutaj wywali drzwi, nie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Okej, elegancko. Teraz tak, idziemy w prawą stronę. Ale mam chrypkę, przepraszam was, ale dzisiaj nagrałem 3 czy 4 odcinki. Bo tak mnie boli gardło. I dobrze, i teraz sobie może co, Railguna weźmiemy. I tą panią, cyk. Cyk. Tu jeszcze jest jedna taka. A raczej była. I wciskamy sobie. Możemy przeskoczyć tak, jeżeli się czujecie bezpiecznie. I teraz tu, wciskamy następny guzik. I idziemy na górę. Tu jest Strongmaker, jego musimy pokonać. O, dobra, trzeba wcisnąć te przyciski. Uważajcie na ten laser, bo on zabija. I po wciśnięciu ich pojawiają się trzy flyery. Wciskamy następny, następne flyery. I tak, raz. Dwa. I wchodzimy tutaj. Tu jest squad damage, gdyby ktoś potrzebował. I dobrze, pójdziemy sobie tak. Pozbierać, co tutaj jest. Tak, polecam się dobrze przygotować, wiecie, bo na poziomie Nightmare w sumie to nie jest jakaś ciężka walka. Nawet już go słychać. Nie jest jakaś ciężka walka, ale po prostu na wszelki wypadek, nie? Gdyby brakło amunicji. Tutaj mamy wszystko, mamy wszystko. Zrobię sobie quick save na wszelki wypadek. Co, może BFG? I tutaj jest nasz przeciwnik. Strongmaker. Wielki, nie? Skubany. On ma w swoim arsenale właśnie BFG, Raingun i chyba jeszcze Railguna będzie miał. Pyk. To, pojedynek na BFG? A może tak? To jest taka taktyka na niego. Chodzi wokół tej kolumny. Tej czy tej drugiej, to już jest obojętne. I strzelać. Tak naprawdę. I czy jedyne co na co trzeba uważać to na to BFG. Dobra, 9 granatów mi zostało, także tu już szału nie ma. On co prawda już ma to AI ulepszone. Bo i tak próbuje się do nas zbliżyć. Ale to dalej nie jest ciężka walka. Podstawowym Quake 2 to był, że tak powiem, banał. To co, może... Rocket Launcher. Masz. Chłopie, gin. Tutaj są takie taki przycisk i po drugiej stronie tego przycisku otwiera się właśnie taka zapadnia, nie wiem co to są, drzwi, jak zwał, tak zwał. A jeżeli chcecie otworzyć te, to musicie z drugiej strony po prostu to wcisnąć. Tam sobie w sumie możemy wejść. Widzicie? Tutaj jest tak, combat armor, jakieś życia, tutaj są naboje, tutaj są jeszcze te komórki. I teraz tu sobie otworzymy. Mamy komórki, więc możemy BFG użyć. Pyk. Mamy? Ale chyba nie trafiłem, także... A, może tak jednak. On już powoli pada, bo się krew na nim pojawiła. I to znaczy, że ta organiczna część jego jest mocno ranna. Ważne, żeby tylko z tego BFG nie trafił, bo widzicie, już go nie ma. Teraz sobie wezmę może machine guna, bo tutaj jest drugi tak jakby etap, stage. I co? Wow.
Chcemy go pokonać szybko? To bierzemy to i to. I go pokonaliśmy. Takie łatwe to jest. Squad damage to jest po prostu banał. O, tutaj się jego kręgosłup rusza. Nogi padły, nie? Ale kręgosłup nie. O, dobra, tutaj mamy jeden sekret, który musimy zdobyć. Okej. Wchodzimy sobie tutaj. I rozwalamy tą ścianę. Jej się wcześniej nie dało rozwalić, dopiero po śmierci tego bossa. I sekretem jest galeria pracowników ID Software. Ludzi, którzy stworzyli tą grę. Wciskamy sobie te przyciski. John Carmack Programming, Donna Jackson ID mam. Adrian Carmack, który nie ma zdjęcia, Kevin Cloud też nie ma. Tu jest Brian Hook. Ładny chłopak, nie? Fajne ma zdjęcie. John Cash. Todd Hollands Head. O, ten boli. Artysta jakiś. Christian Antkov, designer. Tu jest American Mad G, który się rozwalił. I uważajcie na to. Wciskacie i uciekacie, bo to wybucha. I tutaj jest jeszcze ten pan. Tim Willits, designer. I tutaj jest kolejny smaczek. Tak naprawdę z tej nowej części. Patrzcie, co tutaj jest. Tu są nasi koledzy. Ich może rozwalimy. Tutaj jest jakiś tank, czy ktoś z Iron Maidenami, czyli tymi dziewicami. Dobra, to jest tyle. Strzelimy sobie tu. Tu się odblokuje przejście. I to jest coś nowego. Tu jest galeria, która pokazuje właśnie ten remake. Kto robił ten remake tak naprawdę. To jest dodane w tej części. Czyli tu już są też, jak widzicie, imiona, są inne osoby. Multiplayer lead, tak. Eric Wu. Brandon McKinney, także tu są osoby, które odpowiedzialne są za stworzenie tej części. I to by było na tyle w sumie z sekretów. Możemy stąd sobie wyjść. A żeby wyjść, po prostu musimy się cofnąć. Przynajmniej ja jeszcze nie odkryłem innej opcji. Wciskamy to. Wychodzimy tutaj. O, idziemy tam. I tutaj jest escape pad, czyli kapsuła ratunkowa. Wchodzimy do niej i kończymy grę. No i jak widać 6 minut 33 sekundy w sumie na bossa nam zajęło. 8 minut cała gra, cały etap, także jest w miarę fajnie. I może jeszcze co, oglądniemy napisy końcowe. Tutaj jest jeszcze taki filmik fajny, także oglądnijcie go. Kabum. I uszliśmy z życiem. Co prawda pewnie na tej planecie Strogów tam będzie ciężko, bo podejrzewam, że tam wylądowaliśmy, ale Rogmaker nie żyje. I tu są napisy końcowe. No to co, może je oglądniemy z szacunku i będziemy kończyć. A tak w sumie powiem szczerze, bardzo fajna jest ta kampania i na pewno jest dużo cięższa niż w oryginale. Jednak to AI tych przeciwników dużo robi, tak naprawdę, więc polecam wam zagrać. Nawet jeżeli już graliście w Quake'a 1 000 000 razy, tak samo w kampanii Call of the Machine, tą nową,
Tam co prawda więcej jest takie rozpierduchy niż jakieś tam historii i tak dalej. Ale warto, naprawdę. Jest tam, czuj ducha Quake'a po prostu, nie? Tutaj są specjalne podziękowania i to już chyba będzie kończyło powoli. Coś mi się klikło niechcący, no ale to nic. Dziękuję za to, że oglądaliście całą tą moją kampanię. Kto dotrwał do końca, oglądał wszystko, także chwała wam, pokony. Trzymajcie się, cześć.